Ja bym chciał jednak bronić słowa polityka i polityk. Mianowicie wydaje mi się, że to jest kwestia, jak się tą politykę rozumie i oczywiście politycy, którzy odeszli od gruntu polityki, a przeszli na grunt tak zwanej, jak to niektórzy nazywają, postpolityki, no oczywiście za to odpowiadają. Ale proszę Państwa, polityka to w gruncie rzeczy jest piekielnie trudna sztuka budowania konsensusu, budowania porozumienia wewnątrz społeczeństwa, które jest podzielone na różne grupy posiadające różne interesy. I zbudowanie tego kompromisu, który by umożliwiał społeczną współpracę i budował państwo, to niezwykle trudna rzecz. Ale jeżeli my zastąpimy to po prostu czystym PR-em i będziemy dążyli do tego, żeby wyhodować obywateli, którzy są bezrefleksyjni w gruncie rzeczy i którzy są w stanie przyjmować tylko rzeczy łatwe, proste i przyjemne, no to wtedy ile byśmy nie opowiadali o państwie obywatelskim i ile partii by się nazwało obywatelskimi, to po prostu jest to niszczenie właściwie świadomości społecznej, która jest bazą no, demokracji, bo to jednak społeczeństwo w demokracji ma mieć swój głos. Społeczeństwo ma rządzić, no przynajmniej tak można sądzić z samej nazwy. Natomiast, ażeby rządzić, to trzeba posiadać chociaż elementarną świadomość. I oduczanie tego ludzi to jedna, powiedziałbym, z większych katastrof naszych czasów. Jeszcze na dodatek teraz obchodziliśmy 35. rocznicę KOR-u i muszę powiedzieć, że w KOR-ze, kiedyśmy podejmowali tą walkę w 76. roku, to naprawdę jednoczyła nas jedna rzecz, że chcieliśmy budować świadome społeczeństwo, a więc wydawnictwa, a więc organizacja tego społeczeństwa w niezależne, samodzielne inicjatywy. To było nasze główne zadanie. I w tej chwili demontaż tego świadomego społeczeństwa jest dla mnie po prostu przerażający. Ja rozumiem, że warunki życiowe narzucają to, że ludzie, szczególnie młodzi ludzie, no zajęci są przede wszystkim budowaniem swojej przyszłości, no i pracując po 10-12 godzin, jeśli mają pracę oczywiście, to oni już więcej ochoty na poważne sprawy nie mają, prawda? Natomiast resztę usiłujemy przekonywać przy pomocy tak zwanego PR-u, który w czasach PRL-u nazywał się po prostu propagandą i który siał wiedzę właśnie łatwą, prostą i przyjemną, unikając trudnych tematów. Więc proszę Państwa, to jest właściwie ta podstawowa rzecz, którą ja się na pewno będę zajmował, to znaczy będę chciał przywrócić znaczenie słowa polityka, co jest rzeczą bardzo trudną, bo to się oczywiście jest zależnym od tego, kto jest, ilu jest ludzi, którzy podobny zamiar mają. Przypuszczam, że i państwo, i w ogóle opinia publiczna jest przekonana, że ten senator, który będzie pochodził z jednomandatowego okręgu, będzie jakimś ich przedstawicielem, będzie się zajmował sprawami tego okręgu. Proszę Państwa, no nic bardziej nieprawdziwego pod słońcem, bo uprawnienia senatora po prostu nie uległy zmianie. Został wykonany taki PR-owski gest, jednomandatowe okręgi wyborcze. Ale proszę Państwa, niezmieniona została konstytucja, niezmieniona została ustawa o wykonywaniu mandatu i moje uprawnienia w gruncie rzeczy w stosunku do Pragi są takie same, jak kandyduję z Pragi, są takie same, jak mam do Kalisza, Koszalina, Gdańska czy Zakopanego. Mogę dokładnie takie same interwencje podejmować i działać w tym samym zakresie. No więc przepraszam, co się zmieniło? No jest to właściwie czysto PR-owskie działanie. Najważniejszą rzeczą, która w tej chwili jest do zrobienia, to jest, proszę Państwa, oczywiście kwestia ustawodawstwa. Mamy sytuację taką, że powiedzmy nasz dziennik ustaw wychodzi w objętości 20-25 tysięcy stron i właściwie nie jest pisany dla obywateli. Bo
No, kto jest w stanie przeczytać dzieło 20-25 tysięcy stron? No i wobec tego to prawo w tej chwili po prostu odrywa się od rzeczywistości i zamienia się w pewną lawinę formułek, zresztą część jest generowana bezpośrednio w Brukseli, która zalewa ludzi. I mamy po prostu sytuację taką, że prawo przestaje być narzędziem sprawiedliwości, bo taka jest rola prawa, realizacja sprawiedliwości. Sprawiedliwość na 10. plan, a my się zajmujemy pewnymi kwestiami formalnymi. Tak się ten ciężar przesuwa. Powoduje to oczywiście, no my narzekamy wszyscy na biurokrację. No ale proszę Państwa, jeżeli produkujemy 20-25 tysięcy stron dziennika ustaw, które obejmuje ustawy i rozporządzenia, no to ktoś to musi wykonywać. A jak musi wykonywać, no to będzie rosła biurokracja. Im więcej będziemy mieli tego prawa, tym bardziej będziemy mieli zbiurokratyzowane państwo. Ograniczyć zalew ustaw. Ograniczyć zalew ustaw, nad którymi właściwie nikt w gruncie rzeczy nie panuje, a już w szczególności ograniczyć takie przypadki, jak na przykład z ustawą o dostępie do informacji, która wdarła się już na posiedzeniu plenarnym, której nikt nie miał możliwości analizowania. W ogóle, po prostu tej możliwości nie było. W zasadzie konstytucja przewiduje ograniczenie informacji publicznej, jeżeli chodzi o dane osobowe i jeżeli chodzi o tajemnice, o informacje zastrzeżone. No tutaj wprowadzamy nową kategorię. Przy czym jednak informacje zastrzeżone, ustawa o tajemnicy państwowej, bardzo precyzuje, w jaki sposób może być ta informacja i przez kogo zastrzeżona. W tej ustawie my żadnych ograniczeń nie mamy. Możemy robić, co się nam żywnie podoba. I myślę, że po pierwsze redukcja tej plagi ustawodawczej, ograniczenie tego. Przede wszystkim moim zdaniem byłoby to przede wszystkim wprowadzenie tak zwanych ustaw organicznych, ustaw konstytucyjnych, to znaczy, żeby na przykład prawo do informacji było prawem, którego zmiana wymaga jednak 2/3, to znaczy w większości kwalifikowanej. Żeby istniało 10 podstawowych ustaw, żeby obywatel jak się urodził, jak go w szkole wychowali, żeby wiedział, że jest przynajmniej kilka rzeczy zupełnie nienaruszalnych, które nie mogą się zmieniać z kadencji na kadencję. Pojawił się, i myślę, że to będzie plaga tych wyborów, prawda? Bo to się po prostu się czuło, tą ogromną kontestację właściwie, kontestację wobec całej, totalnie całej polityki. I to jest ten problem, prawda? Ja się polityką nie zajmuję, bo polityka jest brudna. No, to można tylko na to powiedzieć. Co na to można powiedzieć? No tylko są tacy, którzy się zajmą i którzy cię włożą w system, który zbudują. Innej odpowiedzi właściwie nie ma. No i po prostu jest to wezwanie, żeby się czuć pełnoprawnym, świadomym obywatelem, żeby poświęcać, to jest apel, żeby poświęcać uwagę temu, co się dzieje po prostu w kraju.